Określana jako największy mebel kiedykolwiek stworzony, Arka Przymierza była wielką skrzynią do przechowywania tablic dekalogu, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj. Ten ozdobny przedmiot znajdował się w specjalnie do tego celu zrobionej przenośnej skrzyni. Czy była to widoczna oznaka Boga, czy może wyrafinowany fenomen techniki, który pojawił się tysiące lat przed swoim czasem? Biblijna Księga Wyjścia opisuje instrukcję od Boga, jak zbudować skrzynię do przechowywania tablic z wyrytymi 10 przykazaniami Bożymi, które otrzymał Mojżesz. W Biblii jest ona nazywana Arką Świadectwa, Arką Przymierza, Arką Pana. Miała mieć 2,5 łokcia długości oraz 1,5 łokcia szerokości i wysokości. Starożytni Hebrajczycy z czasów Mojżesza używali miary łokcia z Egiptu, skąd właśnie uciekli. Łokieć liczył 53,3 cm i czynił arkę długą na 1,30 cm oraz szeroką i wysoką na 76 cm, zbliżoną do rozmiaru stolika na kawę. Bóg przekazał bardzo szczegółowe wytyczne. Arka miała być zrobiona z drzewa akacjowego wysokiej jakości i niezwykle wytrzymałego. Na zewnątrz i w środku pokryta była szczerym złotem. Na niej wokoło znajdowały się dwa wieńce. Mojżesz miał przymocować do 4 krawędzi skrzyni 4 odlane ze złota pierścienie, przez które miały przechodzić 2 pokryte złotem drążki z drzewa akacjowego. Umożliwiać one miały przenoszenie arki i nie miały być wyjmowane z pierścieni. Następnie Bóg określił, gdzie arka miała być przechowywana. Hebrajczycy zbudowali coś w rodzaju świątyni z namiotu, nazwanej przybytkiem, żeby była zawsze tam, gdzie rozbiją obóz. Przybytek zrobiony był z tkanin, sierści i skóry kozła, które pokrywały ramę z desek, z drzewa akacjowego i poprzecznych słupków z elementami z mosiądzu, srebra i złota. Ta konstrukcja mogła być składana, gdy Hebrajczycy podróżowali, a jej części pełniły funkcję ochrony arki. Zamknięcie arki zbudowano z czystego złota. Nazwane zostało przebłagalnią, jako że w języku hebrajskim słowo pokrywa znaczy również łaskawy. Na wierzchu przebłagalni znajdowały się dwa cheruby ze złota, zwrócone twarzami do siebie, z rozpostartymi skrzydłami, tak, że prawie się dotykały. Jak dokładnie miały wyglądać, nie wiadomo, ale na pewno nie powinny być utożsamiane z popularnym wizerunkiem uroczego dziecka z późniejszych tradycji. Bardzo prawdopodobne jest, że Arka Przymierza wzorowana była na modelu mebla ze świątyni egipskiej tamtych czasów, a dokładnie na skrzyniach zwanych naos, w których przechowywano obrazy bogów i święte symbole lub na świętych bali, łodziach rzecznych, w których noszono bożków egipskiego panteonu podczas ceremonii. To z kolei sugeruje, że cherub mógł przypominać mieszańca człowieka ze zwierzęciem, na przykład sfinksa. Początkowo tylko tablice dekalogu umieszczono w arce, lecz potem Mojżesz został wezwany, aby umieścić w przybytku złote naczynie z manną, cudowne pożywienie, które spadało z nieba, by nakarmić Hebrajczyków podczas ich długiej wędrówki przez pustynię, oraz laskę Arona, brata Mojżesza, o której przekazy mówią, że cudownie zakwitła. Tradycja żydowska oraz jedna z ksiąg Nowego Testamentu sugerują, że właśnie te rzeczy przechowywano w Arce Przymierza. Poza tym Biblia mówi także, że Księga Prawa napisana przez Mojżesza albo Księga Powtórzonego Prawa albo cały Pięcioksiąg miała być włożona do Arki, choć nie wiadomo, czy słowo do miało znaczyć do środka, czy po prostu obok. Księga Królewska powiada, że zanim Arka została umieszczona w świątyni Salomona, zawierała tylko tablice z przykazaniami. Z różnych opisów w Biblii wynika, że Arka była przedmiotem o olbrzymiej mocy. Nie była to tylko skrzynia. Sam Bóg pojawiał się w przestrzeni między skrzydłami cherubów na przebłagalni. Przestrzeń ta nosiła nazwę wyroczni, ponieważ rzekomo stamtąd Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Obecność Boga lub
Szechiny jawiła się jako chmura lub mgła nad wyrocznią, skąd dochodziły nakazy i przykazania. Czasem Bóg utożsamia się z Arką Przymierza, jakby byli jednością, a czasem tradycja podaje, że Arka miała własny rozum i własną wolę. Boska siła czyniła ten przedmiot z jednej strony potężną bronią, a z drugiej zagrożeniem nawet dla tych, którzy jej służyli. Mogła powalić armię i fortyfikacje wroga, jak wtedy, gdy Izraelici zburzyli mur Jerycha, przynieść nieszczęście i plagę, gdy została zdobyta przez Filistynów, a także zabić tego, kto jej dotknął, oraz rzucić ogień na tego, kto ją obraził.